Szanowni Państwo, w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej rządzą nami oderwani od rzeczywistości eurokraci, którzy siedzą w tych swoich pokojach, zabunkrowani w bogato wyposażonych gabinetach i myślą, że jeżeli oni żyją na wysokim poziomie, no to pewnie każdy Europejczyk również żyje na takim poziomie i może sobie pozwolić na wszystko to, co oni nam z góry tutaj wymyślą. I tak powstała m.in. dyrektywa budynkowa, która nakłada na nas ogromne koszty związane z koniecznością remontów naszych budynków. I teraz w mediach trwa spór m.in. o to, czy to będą budynki mieszkalne, czy niemieszkalne, a ja stawiam pytanie, jakim prawem jakiś urzędnik unijny będzie mi kazał wyremontować mój dom, będzie mi mówił, jakie ja mam mieć w nim okna, jakim mam styropianem ten dom, czy budynek ocieplić, jakie mają być w nim drzwi, bo ktoś sobie uznaje, czy ten budynek jest zeroemisyjny, czy nie, czy ma odpowiednią klasę energetyczną, czy nie, a ja mam to po prostu gdzieś i chcę żyć tak, jak mnie na to stać, jakie mam na to możliwości i jeżeli stać mnie na to, by wyremontować swój dom, to to zrobię. Jeżeli nie, no to przy całym szacunku, ale proszę się od nas odczepić. My chcemy w Unii Europejskiej żyć normalnie i po to właśnie idziemy do Unii Europejskiej, żeby pokazać Polakom, że jest w Polsce grupa, która będzie dbała o ich interesy, będzie dbała o interesy Polski i będzie sprawiała, że takie chore pomysły jak dyrektywa budynkowa będą po prostu blokowane. Bo dyrektywa budynkowa, szanowni Państwo, to jest również bardzo sprytny pomysł na to, by znowu zasilić niemiecką gospodarkę. Niemcy wymyśliły sobie taki sposób na to, by w sposób czy okrężną drogą zasilać niektóre niemieckie firmy. No i jeżeli taka Unia Europejska, Parlament Europejski czy Komisja Europejska każe nam remontować nasze domy, to jak Państwo myślicie, jakie firmy są głównymi producentami styropianów czy innych materiałów budowlanych, które są tutaj na polskim rynku dostępne? Jak myślicie, jakie firmy najwięcej zarobią na tym, że Polaków zmusi się do tego, by remontowali swoje budynki mieszkalne czy niemieszkalne? To akurat w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Stawiam po raz kolejny pytanie. Jakim prawem unijni urzędnicy będą decydowali, w jakich domach mamy mieszkać? Jakim prawem unijni urzędnicy będą nakładali na nas kary, jeżeli my tych remontów po prostu wykonać z jakiegoś powodu nie będziemy mogli? Szanowni Państwo, idziemy do Europarlamentu i to jest jeden z moich pomysłów jako kandydatki tutaj z Warszawy do Parlamentu Europejskiego i z powiatów podwarszawskich, by zgłosić w Parlamencie Europejskim rezolucję. Rezolucja, w której Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do tego, by ta wycofała dyrektywę budynkową. I wierzę, że wreszcie będzie odpowiedni klimat do tego. Wreszcie w Parlamencie Europejskim znajdą się politycy i europosłowie, z którymi będzie można się porozumieć i blokować takie chore pomysły, jak właśnie dyrektywa budynkowa. Idziemy tam w bardzo prostym celu. Po pierwsze, chcemy żyć normalnie. Po drugie, chcemy bronić interesu Polaków w Unii Europejskiej. Konfederacja. Wolność i niepodległość.